co my teraz zrobimy, Weronika? Mamy problem. Ślubu nie będzie? Okazało się, że nie mamy księdza na ślub, a do ślubu zostało, około 5 miesięcy. 5 miesięcy z hakiem. Mieliśmy już dawno załatwionego znajomego księdza, który potwierdził, że będzie, ale niestety ostatnio napisał mi SMS-a, że rezygnuje. Przed feriami do niego dzwoniłem, nie odbierał, pisałem, powiedział, że nie ma czasu, że da znać, jak będzie miał czas, ale minęło 2 tygodnie. Powiedział, że w 2 tygodniu ferii się spotkamy. No i we wtorek 2 tygodnia ferii zadzwoniłem do niego. Nie odbierał, napisałem, nie odpisywał. Zadzwoniłem w końcu na parafię. No i powiedzieli mi, że jest, no i później przekazali mu, że dzwoniłem. No i on posłał mi takiego oto SMS-a. Sebastian, jest mi strasznie głupio, ale niestety nie będę mógł wam udzielić tego ślubu. Nie wynika to z mojej niechęci czy złej woli. Dokładnie od środy tamtego tygodnia wiem, że moja siostra bierze ślub dokładnie tego samego dnia i o tej samej godzinie co wy. Nie mogę jej odmówić. Wcześniej tego dnia wiedziałem, zrobiła nam taką... Tego nie wiedziałem, przepraszam. Zrobiła nam taką niespodziankę. Najmocniej was przepraszam, ale musicie poszukać sobie kogoś innego. No właśnie, jeszcze przepraszam, drugi SMS. Trwają, no ale zobaczymy. A nie pisałem wcześniej, bo nie wiedziałem, jak to godzinowo będzie. Liczyłem, że może dam radę odprawić 2 śluby w ten sam dzień. Jednak okazało się, że moja siostra ma także o 14. Mieliśmy wcześniej zabezpieczenie, chcieliśmy mieć zabezpieczenie. Drugi kolega, który miał błogosławić ślub i mówić kazanie, nie otrzyma święceń prezbiteratu i jest tylko diakonem, no to ślubu nie może odprawić. Mógłby pobłogosławić ślub, ale powiedział, że biskup się na to nie zgadza. No to też dziwne jakieś ustalenia, bo ogólnie diakoni mogą, ale to już jakieś ich, nie wiem, przepisy wewnętrzne, decyzjalne. Nie wchodźmy w to, że tylko najbliższej rodzinie pozwala. W każdym razie kazania też nie chcę powiedzieć, bo mówi, że się nie czuje w tym. No i ja mówię, że mogę ci napisać to kazanie, tak? Ale ja powiedział, no ale to w ogóle nie wiem, czy będę na waszym ślubie. Tak. No i teraz szukamy najlepiej 2 księży, nie? Żeby jak jeden wysiednie, no to żeby też drugi był, nie? Znaczy już kontaktowaliśmy się, nie? Z twoim kolegą i tam na razie jest na urlopie, ale chyba za tydzień będzie wracał, także za tydzień da nam znać, bo jeszcze no nie zna kalendarza, nie? Swojego. Być może będzie miał śluby w tym dniu co my, no ale zobaczymy, ale liczymy, że jednak będzie mógł nam odprawić. Mamy jeszcze kilku księży w zanadrzu. Zależy nam, żeby to był taki ksiądz otwarty, żeby zaakceptował nasz scenariusz ślubu. No a jeśli nie, no to będziemy musieli sięgnąć po innych księży z listy. Ktoś może się zapytać, a czemu? W takim razie, po co wy robicie problem, jak przecież księża są na parafii i tak dalej. No właśnie u nas jest taki problem, że w dniu naszego ślubu nie będzie księży, bo wszyscy księża wyruszają na pielgrzymkę tego dnia, więc nie będzie w ogóle żadnego księża. Także i tak musimy mieć swojego i tak. Powiedzieli nam na początku, że jak nie będziemy mieli swojego, to w tym dniu w ogóle nie możemy mieć ślubu. No a od początku wiedzieliśmy, że będziemy mieli swojego, nawet 2. No a potem się okazało, że ten drugi nie będzie święcony na prezbitera. Okazało się, że będzie 1, no okej, no... I tu taka bomba. Także jest to też trudny czas na znalezienie księdza, ponieważ jest to czas urlopowy, gdzie księża jednak wyjeżdżają, mają jakby swoje plany, nie? Żeby gdzieś tam wyjechać sobie i odpocząć. No zobaczymy, może akurat ci nasi będą mieli wolne terminy. Liczymy na to. Śledźcie, subskrybujcie, dawajcie dzwoneczek, jak chcecie wiedzieć, jak ta sprawa się rozstrzygnie. Na pewno kogoś znajdziemy, tak nie może być, więc myślimy, że ślub będzie, prawda? Nie no, mamy nadzieję. Tylko może nie do końca na naszych warunkach. Wchodźcie też na Instagrama, bo tam informowałem już Instastory o tym, więc wiele osób już wie o tej przykrej wiadomości i kłopotliwej dla nas. I tam myślę, szybko jak się czegoś dowiem, to nagram, że mamy księdza, no a potem może coś na YouTubie na ten temat jeszcze nagramy.
to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Do zobaczenia.